Agacie Dziwiarki. Dziś spotykamy się u progu jesieni, kiedy już lato właściwie się kończy. I ja tak spojrzałam takim przychylniejszym okiem na ciepłe włóczki, a w szczególności włóczki, z których można stworzyć coś kolorowego i niewielkim nakładem czasu i siły coś na szyjkę sobie zamotać. Zaczęło się od takiego komina. Tutaj go pokażę. Wzór na ten komin zobaczyłam w takim niemieckojęzycznym wydaniu Anny i tak mnie zauroczył, że postanowiłam go szybko zrobić, tym bardziej, że włóczkę, z którego był ten komin zrobiony, mamy na stanie sklepu, więc to były takie dwa, że spodobał mi się projekt, włóczka w zasięgu ręki, druty oczywiście też, więc szybko narzuciłam druty. Nie przerażało mnie to, że nigdy nie dziergałam tą techniką. Myślę sobie, że wszystkiego się można nauczyć. I trzy razy zaczynałam, to przyznaję, zanim zrozumiałam, o co chodzi w tym wzorze. W moim kominie jest kilka błędów, które uważam po prostu, teraz mówię, że tak ma być. To jest druga strona, bo jak widać, komin jest dwustronny. Z jednej strony wygląda tak, gdzie przoduje kolor petrolowy, a włóczka wielokolorowa jest tłem, a tutaj jest dokładnie odwrotnie. Przoduje kolor, który jest właśnie w motku wielokolorowym, a petrolowy kolorek jest tylko tłem. Jest to włóczka, która się nazywa Merino Plus Color. Powiem coś o tej włóczce. Motki wielokolorowe są większe, są 100-gramowe i mają 180 metrów w motku. Jest to 100% wełna merino w wersji superwash, także można w delikatnych warunkach w pralce to wyprać, czyli w 30 stopniach i najlepiej bez użycia środków zmiękczających. Tak polecają producenci, żeby nie używać zmiękczaczy do prania wełny. Także to jest jeden z materiałów. Drugi z materiałów, który stanowi, mają współgrać między sobą, to jest włóczka Merino Plus w wersji jednokolorowej. I motki są małe, 50-gramowe, mają 90 metrów. Włóczka jest przeznaczona na druty między 4,5 a 5. Także to powiedziałam troszkę o włóczce. Na koniec naszego spotkania pokażę Wam, jakie można wersje stworzyć z kolorystyczne, żeby kominy były w różnych wersjach, nie muszą to być właśnie takie. I też pokażę, ile mi zostało z takiego jednego motka i dwóch motków małych. Zostało mi razem, to jest 50 gramów. Także na ten komin zużyłam 150 gramów włóczki i dziergałam na drutach numer 4,5. I zacznijmy. Od czego zacząć? Gdy mamy druty i włóczkę i schemat, jak to zrobić. No, trzeba mieć pewnego skupienia troszkę w sobie, żeby zrozumieć początek robótki. Komin jest zrobiony na 102 oczka. Ja go teraz odłożę i pokażę Wam mniejszą wersję tutaj, taką właśnie szkoleniową, żeby było mniej oczek. Jak rozpocząć pracę? Na moich drucikach, tutaj w tej chwili 4,5, mam 60 oczek, ponieważ liczba oczek musi być podzielna przez 12. I już fragmencik mam robótki, także udam teraz, że to jest mój pierwszy rząd, który rozpoczynam włóczką czerwoną, właśnie po to, żeby na tej prawej stronie, albo niekoniecznie prawej, na której roboczej stronie, on występuje jako kolor dominujący. I wzór nasz składa się, także to jest ten pierwszy rządek. Muszę sobie tutaj chwycić odpowiednio. Jak już chwycę, to jakoś pójdzie. Także pierwsze oczko przerabiamy jako oczko prawe. Następnie nakładamy sobie narzut na prawy drut i to drugie oczko przekładamy, jakbyśmy na lewo przerabiały.
przekładamy bez przerobienia. Następne oczko, które jest tym dominującym czerwonym, przerabiamy na prawo. Następne oczko nakładamy na rzut, na drut i przekładamy oczko jak do przerobienia na lewo, ale bez przerobienia. Następne oczko przerabiamy na prawo. Nakładamy na rzut i przekładamy to następne oczko, jakbyśmy przerabiały na lewo, ale bez przerobienia. Następne oczko przerabiamy na prawo. Tutaj przesuwam sobie. Na rzut, na drucik, następne oczko przekładamy bez przerobienia, jakby na lewo. Oczko prawe, na rzut, przekładamy jakby do przerobienia na lewo i oczko prawe. Na rzut, przekładamy bez przerobienia, następne oczko na prawo. Na rzut, przekładamy jakby na lewo, bez przerobienia, następne oczko na prawo. I tak muszę to zrobić 60 razy. Na rzut, przekładamy na prawo. Na rzut, przekładamy bez przerobienia, tutaj napinając sobie tak odpowiednio tę niteczkę, i na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. To jest ten główny, początkowy rząd. Na rzut, przekładamy na prawo. Na rzut, przekładamy jakby do przerobienia na lewo, ale nie przerabiamy. I na prawo następne. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut, przekładamy. A tutaj mi coś spadło. I na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut, na drucik, przekładamy oczko i na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut, przekładamy oczko i na prawo. Jeszcze tak trochę przyspieszę, bo już mam nadzieję, że coś zauważyłeś na filmie. Na rzut, przekładamy i na prawo. 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 Na rzut, przekładamy oczko i na prawo. Na rzut, przekładamy oczko i na prawo. Na rzut, przekładamy i na prawo. Na rzut i przekładamy. I teraz dotarłyśmy. Ja tu mam markerem zaznaczone miejsce, gdzie jest koniec okrążenia. Także przekładam sobie marker. I to jest znak, że muszę zmienić kolor. A robię to tak, jeżeli byłby to nasz pierwszy rząd, to po prostu dołączam, dowiązuję sobie tutaj niteczkę. Ja już ją mam, więc ten drugi rząd robimy kontrastową nitką. I teraz zaczynamy od narzutu. I teraz to pierwsze oczko, które było głównym czerwonym, przekładam sobie na drut. A to, które jest tłem kolorowym, przerabiam razem z tym narzutem, który poczyniłyśmy w pierwszym rzędzie, na lewo. Razem. Już to robię. O tak.
Narzut przekładam czerwone oczko na drut. A to, które jest pomarańczowe i jest tłem, razem z tym narzutem z poprzedniego rzędu przerabiam na lewo. Narzut. Przekładam oczko prawe. Następne razem z narzutem z poprzedniego rzędu przerabiam na lewo. Tu sobie nitki muszę trochę dobrać. Narzut. Oczko przekładam. I przerabiam razem na lewo. Narzut. Przekładam. A następne przerabiam na lewo. I tak sobie idę. Narzut, oczko czerwone przekładam bez przerobienia, a następne przerabiam razem na lewo. Następnie narzut, przekładam czerwone, przerabiam na lewo z poprzedniego rzędu z narzutem, robię narzut pomarańczowym kolorkiem i przekładam czerwone. Razem nakładam, o tak. Czyli pamiętamy teraz, że czerwony, w tym pomarańczowym rzędzie przekładamy czerwone oczka, a pomarańczowe z narzutem z poprzedniego rzędu przerabiamy na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Tak, tutaj jeszcze kilka mi zostało oczek. Przekładam z narzutem, a następnie na lewo. Narzut, przekładam. Następne na lewo. Takie kolorki kontrastowe wybrałam, żeby dobrze było widać na filmie, jak to te oczka się układają. Narzut, przekładam, a te przerabiam na lewo razem. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Idziemy dalej. Narzut. Przekładam, a i tutaj na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Każda osoba, która potrafi przerobić oczko prawe, lewe i zrobić narzuty, myślę, że poradzi sobie z takim wzorem. Wystarczy tak tylko trochę się skupić na tym, na tej kolejności, nie pominięciu żadnego narzutu na przykład. Bo ten narzut jest potrzebny, żeby po drugiej stronie nam wyszło odpowiednio. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut na druta prawego. Przekładam oczko czerwone. Następne przerabiam, tutaj widać, na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Zbliżam się do końca rzędu. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam oczko czerwone i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Narzut, przekładam i na lewo. Jeszcze kilka oczek, narzut, przekładam i na lewo, narzut, przekładam i tutaj dochodzę do ostatniego oczka i przerabiam na lewo. I teraz w tej chwili pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Właściwie to są dwa rzędy, które należy opanować, żeby sobie poradzić z całą resztą. Gdybyśmy przerabiały całą robótkę właśnie w ten sposób, to miałybyśmy oczka prawe, lewe, bez tego rysunku tych gałązek. Zaraz pokażę, jak zrobić gałązkę. Tak wygląda jedna strona robótki. Może tak tutaj pokażę. Że tutaj te gałązki są czerwone. A po drugiej stronie nazywam to takimi gałązkami, bo to trochę przypomina gałązki. Są pomarańczowe i tło jest czerwone. Także to jest dwa podstawowe rzędy, takie założycielskie do naszego komina. I tutaj pokażę Wam teraz, żeby to bardziej widać. Stworzenie tych odnóg takich.
tutaj może z tej strony. O, właśnie tutaj. To jest sprawa schematu, który właśnie jest na 12 oczek i to powoduje, że to są właśnie takie gałązki, które się rozwijają, bądź tu się rozwijają, tutaj się zbiera. I to się właśnie robi. Ja pokażę schemat. Ja jestem z tym fragmentem robótki, dokładnie tutaj, w rzędzie 11. Chwileczkę. Nie, ja skończyłam 11. Jestem w rzędzie, powiem Wam, 19. Tak, to już jest 19 rząd. I teraz właśnie pokażę Wam, jak odczytać te dwa znaki. Ten znak i ten znak. Bo to są właśnie te kluczowe znaki, które powodują, że robótka w jednym miejscu się troszkę zamyka, a w drugim dodajemy oczek. Ponieważ ten znaczek oznacza, że tutaj zbieramy trzy oczka w jedno oczko, a tutaj z jednego oczka wyrabiamy trzy oczka. I to robimy zawsze w rzędzie czerwonym, czyli tam, gdzie mamy włóczkę czerwoną. Z tyłu sobie krzyżuję przy zmianie nitek, żeby mi się nie rozłoziły oczka. I to jest ten pierwszy, to pierwsze miejsce, rząd 19, gdzie z jednego oczka wyrobię trzy oczka. Ściskam sobie tutaj z tym pomarańczowym i teraz tak. Wkładam drucik w oczko razem z tym narzutem i wyciągam oczko prawe, narzut i oczko prawe. I tak się robi właśnie ten znaczek. Następnie przerabiam zgodnie z wzorem, czyli narzut, przekładam oczko na prawo. Ile muszę tego zrobić? Raz, dwa, trzy. Trzy oczka prawe muszę zrobić, czyli przekładam. To jest moje drugie oczko prawe. Tutaj się troszkę po... O tak. Narzut. I teraz po trzecim oczku prawym muszę być czujna, bo następuje zmiana. Czyli tutaj jeszcze przełożyć. I teraz muszę spowodować, żeby zamknąć, z trzech oczek zrobić jedno oczko. Czyli przekładam sobie jedno oczko bez przerobienia, a następne dwa... Dwa to się liczy, to lewe i to prawe z narzutem. Czyli ułatwiam sobie tutaj właśnie tak chwytając je i chwytam oba oczka, ciągnę czerwoną nitkę i przeciągam przez to moje pierwsze oczko. Czyli z trzech oczek robię jedno oczko. O. I tu widać, jak się już zaokrągla. Idę dalej. Co ja muszę dalej zrobić? Dalej muszę być czujna, bo za chwilkę muszę z jednego oczka zrobić trzy oczka. I już to robię, czyli w tym miejscu oczko prawe, narzut, oczko prawe. Tak, idę dalej. Muszę zrobić trzy oczka prawe. Mam jedno. Tutaj przekładam, czyli cała moja wiedza z pierwszych dwóch rzędów w tym rzędzie jest bardzo przydatna. Jedno mam, następnie drugie, nabieram, trzecie, mam po nabraniu tutaj oczek, muszę mieć trzy prawe, a następnie w tym miejscu zbieram o te oczka 1, 2 i 3 w jedno oczko, czyli przekładam sobie, tak, tutaj chwytam tak drucikiem, żeby mi było łatwiej się wkuć. Dowolna jest metoda, jak to robicie, byle było tak, że z trzech zrobiło się jedno. Zebrałam. A tu muszę dodać w tym następnym. O, jest. Te rzędy, w których się coś dzieje takiego, że zbieramy albo dodajemy, są bardziej pracochłonne. A teraz powodujemy, że przerabiamy trzy oczka prawe. Trzy prawe to ja rozumiem, po prostu przez trzy czerwone muszę przejść, zakończyć to takim lewym, a tutaj te gałązeczki zebrać. Czyli zbieram. O tak. I przekładam sobie. Zaczyna być coś widoczne.
zawsze największa radość dziewiarki, jak widzi już jakieś efekty. Potem musimy wybrać trzy oczka, czyli możecie sobie powoli. Prawe, narzut i prawe. Następnie przekładamy i robimy trzy oczka prawe. Już robię to trochę szybciej, żeby do końca rzędu Was nie zamęczyć. Mam trzy prawe, nabieram, przekładam sobie lewe, a tutaj z tych trzech oczek raz z tym narzutem, bo zawsze oczko liczę z narzutem, raz, dwa i trzy, robię jedno oczko. O tak, mam i przekładam sobie. I jak już przełożę, to mam jedno oczko. Narzut, oczko lewe. Nie, tutaj muszę zrobić z jednego trzy. Właśnie to w tych rzędach trzeba być bardzo czujnym, że zawsze po zamknięciu gałązki w tym miejscu musimy trzy oczka dodać, żeby się nam się zgadzała liczba oczek w okrążeniach. Przekładam. I tutaj ma się nam skończyć, czyli właściwie do końca rzędu idę prawie. Robię to już szybciej, żeby efekt był też szybciej widoczny. I teraz tych oczek, raz, dwa i trzy, robię jedno oczko. Tak. O, i tutaj mam. Jest jedno oczko. I przekładam. I ostatnim rzędem, który Wam pokażę, jest właśnie ten rząd po tych zmianach, gdzie zamykałyśmy, dodawałyśmy. Co z tym zrobić? Czyli mam teraz nitkę kontrastową, krzyżuję je sobie i wzór mówi, że takie nabrania, jedno z nich przerabiam na prawo, nabieram sobie niteczkę, tu przerabiam na lewo, nabieram i na prawo. I idę dalej, tak jak było w rzędzie drugim. Czyli czerwone przekładam, pomarańczowe przerabiam na lewo, bo już teraz różowy wchodzi kolor, przerabiam na lewo. To jest miejsce połączenia, to tutaj widać. I to jest czerwone, więc po prostu narzut nabieram i przekładam to oczko. I idę dalej. I tutaj dochodzę znów do miejsca, gdzie miałam trzy. Nabieram, przekładam. Robię na lewo. Tutaj mam bez żadnych narzutów to na lewo, bo to było takie wyciągnięcie oczek. Nabieram niteczkę i przekładam. Czyli z takich trzech oczek robię dwa przełożenia czerwone, a jedno z oczek te środkowe przerabiam na lewo. I idę dalej. Idę sobie dalej, przekładam, co mam przełożyć na lewo, co ma być na lewo. Tak sobie myślę, że taki obwód, co teraz robię, to może na czapkę będzie. Ok. Tutaj jest do przełożenia oczko czerwone. Idę dalej. I tu mam znów właśnie prawe, narzut, prawe, więc tak. Pierwsze z nich przekładam z narzutem. Drugie przerabiam na lewo. Robię narzut i przekładam oczko. Oczko to trzecie na prawo. Idę dalej. Oczko lewe razem z narzutem, narzut, oczko prawe, lewe i tak powtarzam do końca. Tak, tutaj mamy do przełożenia oczko. Idziemy dalej. Tutaj mam znów trzy oczka, więc tak, narzut, przekładam bez przerobienia na lewo, na narzut nakładam i przekładam i na lewo, idę sobie z narzutem odpowiednim, zaraz Wam pokażę na drugiej stronie, co to mi wychodzi. Tu mam zamknięcie gałązki, narzut i przekładam, tak, narzut, przekładam i na lewo.
narzut, przekładam i na lewo, narzut, przekładam i na lewo, narzut, przekładam, na lewo, narzut, przekładam, na lewo, narzut, przekładam i tutaj na lewo. I to już jest zmiana rzędu, doszłam do markera. Teraz wiemy, że jak był rząd pomarańczowy, następny będzie rząd czerwony. Ja już go nie będę robić. Pokażę Wam lewą stronę. Lewa strona wygląda tak. O tak. Oczka tutaj, te pomarańczowe, ładnie się odznaczają na tym czerwonym tle. A z tej strony wygląda tak. I właśnie taki komin wykonuje się w ten sposób, tylko na większej liczbie oczek. Ten mój turkusowy zrobiłam na 102 oczka. W innych, myślę, że jeżeli miałby być podwójnie zaplątywany, to trzeba by tych oczek minimum 200. Także tak wygląda mój fragment szkoleniowy, gdzie chciałam Wam pokazać, jak się robi taki komin. I przygotowałam również takie propozycje kolorystyczne, jakie można spróbować, to oczywiście są tylko propozycje, jakie można spróbować sobie połączyć w kominie. Tutaj mamy kolor numer 05, szary. I na przykład nam się bardzo spodobało połączenie go z takim kolorkiem. Tutaj szarości są w odcieniach i taki nadałby charakteru i wyrazu. Również taki szary można bezpiecznie połączyć z takim kolorem. Wtedy dla miłośników szarości byłoby to doskonałe rozwiązanie. Także do szarego my proponujemy charakterne, takie bardzo z pazurkiem kolorek właśnie, połączenie tego z tym. Róż z brązem, może taki fiolecik. Także to może być ten fiolecik. Myślę, że i z tym kolorem byłoby ok. Także do różu proponujemy właśnie taki fiolet. Tutaj mamy zielenie. Do zieleni kolor żółty ładnie pasuje. No tak, proszę, spójrzcie. Do niebies, tutaj mamy takie niebieskie turkusy. No właśnie tu widać te turkusy. No to na przykład taki kolor bardzo jasny beż rozjaśniłby tę niebieskość, te ciemniejsze wstawki. To jest jedna z propozycji z jednej strony, a tutaj jest dla miłośniczek kolorów takich bardzo jesiennych. Tutaj jest kolor, gdzie mamy szarość i żółty, taki musztardowy. To na przykład do tego zielony by ładnie wyglądał. Według mnie bardzo interesujące połączenie. Też można by spróbować połączyć z szarym. Wtedy byłoby tak bardzo stonowane. To jest takie połączenie. Tutaj mamy taki kolorek, który ma brąz, szary, a w środku taki koralowy. I do niego ciemny brąz. Ale myślę sobie, że też pięknie by wyglądał z czerwienią. Taki komin, bo tutaj nawiązuje troszkę do czerwieni. Także tu z brązem. Kolory, gdzie mamy taki miodowy, brązowy i tutaj taki stalowy. To do niego na przykład ten kolorek. Tak by wyglądały, ale oczywiście też szary. No to szary do prawie każdego by pasował. Także to są nasze propozycje. Stwórzcie swoje wersje kolorystyczne kominów. Mam nadzieję, że potrafiłam przekazać Wam, jak zrobić taki komin. Taki schemat będzie dostępny na naszej stronie do pobrania, jak zrobić tę właśnie jesienną dzianinę. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście służę, jeżeli tylko mogę, pomocą, jak miałybyście problemy z dzierganiem tego komina. Także dziękuję i do następnego razu.